Moje ciało, to mój wybór. Moje ciało, to mój wybór. Czuję, decyduję. Tak naprawdę to protestujemy przeciwko temu, że odbierano nam prawa i te prawa tak po kawałeczku gdzieś nam rząd zabiera. Zebrało się w nas dużo emocji, jest nas dużo i protestujemy przeciwko temu, żeby kobiety miały prawo do decydowania o własnym ciele. To ma ogromny sens, bo pomijając fakt, że robimy hałas, to dajemy przykład samym sobie, że w grupie jest siła, że jest nas dużo. W piątek było 200 osób, dzisiaj już jest pewnie 300-350, więc to ma ogromny sens. Pokazujmy, że się jednoczymy i pokazujmy, że kobiety mają siłę. Czy my zrobimy cokolwiek z naszymi rządzącymi? No to jest pytanie retoryczne pewnie, natomiast pokazujemy, że się wspieramy, że jesteśmy razem i to jest nasza siła. Mamy dość! Właśnie, wszystko. Pozdrawiam pana z kamerą. Idziemy razem i bronimy kobiet, a nie! Budu-
budujemy agresję, zrozumiano? To oni budują agresję wobec was, ogranicza kobiety nie będzie. Ale to nie znaczy, że my musimy działać w ten sam sposób, tylko działamy kulturalnie, bo mamy godność, o którą właśnie walczymy. Na pewno nie nawołujemy do tego, żeby blokować ulicę i to już mówimy otwarcie. Prosimy o to, żeby wywiesić na samochodach kartki. Na naszej stronie na Facebooku jest plakat, który można pobrać. Wywieszamy ten plakat i zdejmujemy nogę z gazu. Jedziemy bardzo ostrożnie, pozwalamy kierowcy z tyłu przeczytać to, co mamy napisane. A mamy napisane na szybie, że zwalniamy, bo nasz rząd cofa nas do średniowiecza. Nie pozwalamy na to. Chcemy, żeby wszyscy o tym usłyszeli i żeby ci kierowcy z tyłu też zwrócili uwagę. Na bytość! Na bytość!